Gdy byłam studentką, poszłam do sklepu ze szmatami. Godzina 20, mało klientów, więc pomyślałam sobie, fajnie, spokojnie sobie poszukam spodni. Całe zakupy łaził za mną ochroniarz. Trochę mnie to wnerwiało, więc tym bardziej uznałam, że już nigdy więcej do tego sklepu nie wrócę. I nagle patrzę, a tam mega spódniczka. I biorę, nawet nie mierzę. Gdy podeszłam do kasy, ochroniarz przestał się mną interesować. Spódniczki jednak nie kupiłam, ponieważ okazało się, że nie miałam przy sobie karty, a gotówki miałam za mało. I naprawdę, bądź na mnie, to chyba jakieś przeznaczenie, że po prostu to nie jest dla mnie sklep. Wychodzę tak z tego sklepu i nagle zaczyna wrzeszczeć na mnie ten ochroniarz. I pytam się, co się stało. A on, że mam w tej chwili wrócić do sklepu, bo musi mnie sprawdzić. Wsadził mnie do jakiegoś malutkiego pomieszczenia. Zaczął zaglądać mi pod sweter. I to było tak obrzydliwe. Kiedy powiedział, że mam ściągnąć buty, powiedziałam, że ja tego nie zrobię, że w tej chwili ma zawołać kierownika sklepu. Ochroniarz w końcu mnie wypuścił. Napisałam pismo do kierownika sieci tych sklepów. Sklep po 2 tygodniach przeprosił i dołączył bon o wartości 50 zł.